Wojszyce żyją sportem i to żadna nowość. Od lat w tej części miasta wiedzą, że warto uprawiać różne dyscypliny. Na Wojszycach zawsze prężnie działa grupa. Odkąd ja pracuję w zawodzie od 11 lat, prowadzę z nimi zajęcia, z przerwami oczywiście. Grupa seniorów liczy około 100 osób, a przez zajęcia nasze Nordic Walking, gimnastyki w okresie zimowym też przewija się około 30 osób, także nawet do 20 osób jest na zajęciach. Seniorzy nie ukrywają radości z powrotu do zajęć po dłuższej przerwie. Właśnie czekaliśmy całą zimę. Troszkę w jesieni chodziliśmy, a potem nastąpiły te zakazy i przestaliśmy chodzić, ale w zeszłym tygodniu po raz pierwszy się spotkaliśmy, było nas 10 osób. Dzisiaj przypuszczam, że tak mniej więcej 15-17 będzie. Wciąż bardzo popularne wśród seniorów jest chodzenie z kijami. Lubią to zajęcia, dlatego że to jest mobilizacja do ćwiczeń fizycznych, a jak wiemy, każdy sport jest dobry i to jest mobilizacja, że tak powiem, do chodzenia i ćwiczenia jednocześnie oprócz nóg, to także ćwiczą ręce. Południe Wrocławia może liczyć na ogromne wsparcie projektu Trener Senioralny. Tych treningów jest naprawdę sporo. A gdzie można spotkać trenera Macieja Sosnowskiego? Poniedziałki na Wojszycach o godzinie 12:30, we wtorki o 10:00 na Gaju, zbiórka w parku Wzgórze Gajowe. W środę znowu spotykamy się na Wojszycach na Orliku przy ulicy Terenowej o godzinie 11:00 i w piątki o godzinie 12:00 na Brochowie, na skraju Parku Brochowskiego od strony Stadionu Brochów. Zapraszam serdecznie na bóle, marsz z kijami, Nordic Walking, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia koordynacyjne, rozciągające, także zapraszam serdecznie. Na to zaproszenie reaguje sporo osób, co widać po liczbie uczestników poszczególnych treningów. Trenerzy natomiast podkreślają, że ruch to jedno, ale dzięki treningom człowiek zyskuje całościowo. Dla zdrowia psychicznego aspekt społeczny, ten socjologiczny jest, można powiedzieć, ważniejszy w tym momencie, w tych czasach, gdzie byliśmy długo w domach, ważniejszy niż aktywność ruchowa, bo aktywność każdy, kto ma potrzebę, na pewno z mojej grupy w domu podejmował. Różne ćwiczenia też robimy sobie w czasie zajęć, które można później przekładać na aktywność domową. Zresztą dostrzegają to również sami seniorzy. Oprócz, że tak powiem, ćwiczeń fizycznych, to jeszcze i sprawa psychiczna i możliwość kontaktu z drugą osobą, bo jak wiemy, to jest bardzo potrzebne. Sprawność fizyczna, jakieś tak, żeby poprawić jakieś krążenie i inne te biologiczne rzeczy. Najważniejsze przede wszystkim to chyba spotkanie, kontakt z ludźmi. Pan Maciek prowadzi w taki sposób otwarty. Panie tu się zachowują też bardzo otwarcie, tak radośnie. Widać, że te spotkania dają dużo przyjemności to nam wszystkim. To jak najwięcej tej przyjemności życzymy, a niezdecydowanych zapraszamy, by skorzystali z bogatej oferty programu Trener Senioralny.